Cześć, jestem Piotrek Mrówka, razem ze mną zespół The Washing Machine, który występuje w tym roku na Festiwalu Opolskim. Cześć. Cześć, witaj. Cześć, Piotrze. Powiedzcie mi, jak to się stało, że zobaczymy Was w tym roku na koncercie na Festiwalu Opolskim? W ramach jakiego projektu występujecie? My sami nie wiemy, jak to się stało. Zostaliśmy po prostu zaproszeni przez Radiową Trójkę. Jak wiesz, już zapewne w tym roku na Opolu jest obchodzone 30-lecie listy przebojów Polskiego Radia, programu trzeciego. Wystąpimy tam z utworem Kryzysowa Narzeczona zespołu Lady Punk. To będzie, myślę, że miłe zaskoczenie dla wielu ludzi. Dlaczego właśnie Lady Punk, Kryzysowa Narzeczona? Czy to jest związane z tym, że jakieś specjalne utwory zostały przygotowane dla artystów? Jak to wygląda, że właśnie gracie ten kawałek, a nie swój repertuar? Tak, dostaliśmy listę 30 utworów, które były przez te 30 lat na pierwszym miejscu listy przebojów. No, jak dla nas Kryzysowa Narzeczona był to jakby najbardziej rock'n'rollowy klimat, utwór, najbardziej utwór, który oddawał nasz klimat na co dzień koncertowy. A oprócz tego wystąpicie również w jakichś innych koncertach opolskich? W ogóle to jest pierwsze pytanie takie podstawowe. Czy to jest wasz pierwszy pobyt w Opolu, niekoniecznie na festiwalu? Czy graliście wcześniej tutaj dla jakiejś publiki opolskiej? Wiesz co, nie. No, to jest nasz pierwszy raz w Opolu. Pierwszy raz na tym festiwalu w Opolu i mam nadzieję, że po tym festiwalu w ogóle jeszcze tutaj kiedyś wrócimy na jakieś koncerty choćby klubowe. Także w Opolu jesteśmy generalnie pierwszy raz. I jak pierwsze wrażenia z Opola? Fajna, studencka atmosfera. Dobrze się bawimy, jak na razie. Przejdźmy teraz do waszego albumu debiutanckiego, który ukazał się już jakiś czas temu. Nie usłyszymy go na Festiwalu Opolskim, ponieważ festiwal rządzi się swoimi prawami. Tak. Nie można zagrać całego. Ale jak wygląda sama promocja waszego pierwszego albumu Into the Sun? To znaczy, cały czas gramy koncerty własne, autorskie. Jeździmy po całej Polsce, nie ograniczamy się. Teraz w międzyczasie nam wpadło to Opole, no tutaj tak jak powiedziałeś, lecimy z zupełnie innym materiałem. Promocja jakby się toczy jakby tym swoim torem, no nie narzekamy, cały czas jesteśmy zespołem niezależnym i działamy tyle, ile nam się uda, no we własnych możliwościach po prostu gramy. Chłopaki, jako młody zespół niezależny, jest szansa grać koncerty w Polsce, grać z muzyką śpiewaną po angielsku, bo wy śpiewacie muzykę po angielsku i czy faktycznie ludzie chcą przychodzić na takie koncerty? Ależ chłopcze, no to po naszym przykładzie widać to najlepiej. No, za dwa dni gramy w Opolu i od początku gramy utwory po angielsku, robimy to, co chcemy. Nikt nam nigdy nie mówił, jakie mamy utwory robić, jakie mamy pisać teksty. Znaleźliśmy wydawcę, gramy na Opolu, byliśmy na dwóch trasach za granicą. Mamy nadzieję, że wydarzy się jeszcze wiele, wiele dobrego i jak najbardziej się opłaca. Niech każdy robi to, co uważa za słuszne, takie jest moje zdanie. A dostałem samo zaproszenie do Opola, powiedzcie mi, nie baliście się czegoś takiego, że śpiewacie piosenki ogólnie po angielsku, angielskojęzyczne, że przyjdzie wam się zmierzyć z utworem, legendą w zasadzie rockową, śpiewaną po polsku? Nie było takiego strachu przed nie samym nawet śpiewaniem, ale interpretacją muzyczną, bo przecież dla was ważniejsze są brzmienia bardziej zagraniczne niż to, co jest grane, co było grane i jest śpiewane po polsku. To znaczy, no, jest jakaś racja w tym, co mówisz, ale no, my też nie zamykaliśmy się na polską muzykę nigdy. Wcześniej, jeszcze przed tym, zanim zostaliśmy zaproszeni do Opola, zrobiliśmy numery do wierszy Tuwima. W sumie zastanawiamy się też, czy nie zrobimy jeszcze czegoś po polsku. No, wiesz, człowiek dojrzewa po prostu, dojrzewa. Ja jestem jak najbardziej otwarty na takie propozycje i powiem ci, że dzisiaj jesteśmy po próbie w Opolu i świetnie się bawiliśmy. Czekamy na piątek. A jak czujecie się przed samym koncertem z Korą? Czujemy jakiś taki respekt. Ja ogólnie, jeśli chodzi o Korę, to jest to dla mnie wręcz matka rocka, tak bym ją nazwał. To był chyba w ogóle na pierwszym koncercie, jakim byłem, jak byłem jakiś, dosłownie miałem może 10 lat, to było właśnie, że na Manamie Korę wtedy widziałem. Piękny w ogóle występ. Czat rockowy, klimat. Wiesz. I to jakieś takie korzenie, nie? Jeszcze wracając właśnie do tego, co wcześniej mówiliśmy. Cały czas właśnie mamy jakieś tam korzenie wspólne, w sensie to są piosenki, które się jak grasz na gitarze, jak grasz w zespole, to przemykają cały czas jakoś tam, więc to się też są piosenki, które grane, lubiane, jakby po prostu tak jest, więc... Tak, wiesz, wracając do tego, co mówił Adrian na początku, wracając do tego, że zagramy, zaśpiewamy wspólnie razem z Korą, no dla mnie, myślę, że dla nas jest to ogromny zaszczyt, bo ty, ja tak samo jak mówił Adrian, się na tej muzyce też wychowałem i nie sądziłem nigdy, że stanę na jednych deskach z Korą i zaśpiewam z nią jakąkolwiek piosenkę. Także no, to jest coś pięknego. To są
To jest, są takie trochę emocje, że jeszcze trochę do nas to nie dociera i może dobrze, bo jak dociera, to wtedy wręcz jakiś taki lekki stres czuję. A tak po prostu aż mi ciężko w to uwierzyć, że mam właśnie taką możliwość. I staram się to tak wszystko odbierać z dystansem lekkim i jakby no dobrze się w tym odbierać i czuć jakoś dobrze, nie? Cieszyć się tą chwilą jakby, wiesz, że mam taką możliwość. Ale czym bardziej się stresujecie? Teraz koncertem w Opolu na Festiwalu Polskiej Piosenki? Czy bardziej się stresowaliście chociażby wyjazdami zagranicznymi i graniem chociażby w Wielkiej Brytanii? Wiesz co, w telewizji wszystko wydaje się dużo, dużo, dużo większe i straszniejsze. Wpadliśmy dzisiaj do Opola, ta scena wcale nie jest taka duża. Tych siedzonek nie jest tak wiele, nie jest tak strasznie. To jest dla nas normalny koncert. Wiadomo, będzie jakiś stres, jakaś adrenalina. Jak przed każdym koncertem, no mam nadzieję, że na to nas mobilizuje. Myślę, że przed wyjazdem, pierwszym wyjazdem za granicę byliśmy bardziej zestresowani. Nie wiedzieliśmy jakby czego się spodziewać. A jak wyszedł pierwszy wasz pobyt za granicą, jakieś doświadczenia, dobre i złe, jak to wyglądało? Dobre były takie, że pojechaliśmy tam dwa zespoły, z czego złym takim doświadczeniem było to, że wróciliśmy jako jeden zespół. A dlaczego tak się stało? No, to było takie jakieś tam, wiesz, jakaś kutnia wyniknęła z jakiś tam... To był rok 2007, nasza pierwsza trasa jakby zagraniczna po Anglii, Szkocji. Po prostu wybraliśmy się w trasę z niewłaściwym zespołem, który jakby nie zniósł z nami tej presji bycia non-stop razem. Ale to był zespół polski czy tam zagraniczny? Jak najbardziej zespół polski. I okazali się po prostu, nie wiem, nie będę się już tam teraz wypowiadał. Po prostu nie nadawali się do wyjazdu gdziekolwiek. Także my podziękowaliśmy w środku trasy, oni wrócili na własny kosz, my na własny kosz. Także to była taka, wiesz, pierwsza trasa po lokalach klubowych. Tak naprawdę graliśmy tam głównie do Polaków, dla Polaków. Tak naprawdę w roku 2010 wyruszyliśmy na prawdziwe showcase. Jesteśmy zaproszeni przez agencję koncertową angielską, gdzie graliśmy z angielskim zespołem przesłuchania dla typowych prasy muzycznej z Anglii. Także to było doświadczenie. To 2007 rok to było takie, wiesz, wprowadzenie. To, ale też miło to wspominamy. A co było w czasie tych showcase'ów? Gdzie wystąpiliście? W jakich klubach? Jakie było wrażenie wśród osób, które były, które grają koncerty w Wielkiej Brytanii, które są z Anglii, ze Szkocji, z Irlandii? Jak was odbierali tamte osoby, nie tylko Polacy? Byliśmy tam o Two Academy w Londynie. I tam było naprawdę masa, ale głównie masa takich właśnie nastolatków. Bardzo dużo tam właśnie przychodzi takich, w takim przedziale wiekowym osób. I drugi koncert graliśmy tam w Liverpoolze, w tym... Cavern Club. Był to Cavern Club, tak. Wiesz, to jest inne niż w koncertach w Polsce, że tam na zespołu niezależne, na przesłuchania zespołu niezależne, ustawia się kolejka osób jak u nas w Polsce na gwiazdę. Bilety są wykupione, jest pełen klub. To było dla nas wielkie zaskoczenie, że na niezależne zespoły przychodzi aż taka masa ludzi. To było niesamowite. To takie pierwsze, co mnie bardzo wtedy uderzyło. Ale no, my pozytywnie zrobiliśmy, co mieliśmy do zrobienia i potem wróciliśmy do Polski, jak już wiesz, dalej nagraliśmy płytę Into the Sun i już w piątek gramy na Opolu. Trzymajcie za nas kciuki. Będziecie chcieli wrócić za granicę, czy teraz skupiacie się właśnie w większym stopniu na tym, żeby grać tutaj w Polsce, czego przykładem może być Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu? Czy jednak macie nadzieję, że macie produkcję w języku angielskim, da radę jakoś wrócić do Wielkiej Brytanii? No oczywiście, że tak. Myślimy o tym cały czas i mamy zamiar tam wrócić, a działam też na dwa fronty po prostu. Jesteśmy tutaj z Polski, gramy też w Polsce i Opole to jest dla nas świetne doświadczenie, nowa rzecz, ale na trasę za granicę jak najbardziej. Pamiętam, jak gadaliśmy parę miesięcy temu o różnych wydarzeniach z tras koncertowych. Pamiętam, jak wspominaliście o zdarzeniach, nie wiem, czy to było właśnie w Polsce, czy za granicą, jak na scenie pojawili się u was nieproszeni goście, którzy chcieli wam ukraść sprzęt. Dużo jest takich sytuacji wśród zespołów, które powodują, że właśnie na przykład trzeba uważać, jest niebezpiecznie. W ogóle co to była za akcja? Czy to było straszne, czy to było śmieszne? To znaczy, nie wiem, mówisz o tych karłach, co wpadły na scenę? Tak. Tak? Oj, to był Płock, ale to była dosyć taka przyjemna atmosfera, wiesz, wszyscy się świetnie bawili, potem publika wpadła na scenę, no i wydarzyło się to, co się wydarzyło po prostu i nie,
mogę powiedzieć tylko tak, miła atmosfera, jak najwięcej takich rzeczy na koncertach, wiesz, kiedy my po prostu lubimy też koncerty, kiedy publika jest bardzo blisko, kiedy jest duszno, ciasno, kiedy ludzie wpadają na scenę, wiesz, fajnie się tego pośmiać, ale no o to chodzi w koncertach, to przynajmniej dla nas. Fajnie się gra takie festiwale, no ale jednak nie czujesz tej styczności z publiką, jednak kluby to jest to. A przypomnij, co dokładnie było z tymi karłami? Oj, chyba ktoś nam chciał zabrać gitarę. Coś takiego, nie, Adrian nie pamięta, ale Robert może coś pamięta? Co, mi się wkradł jakiś karzeł za mną, wiesz, siedziałem sobie na bębnach, nagle kończymy grać, jakiś karzeł stoi za mną i mówi: daj mi pałkę. I tak, wiesz, i mi wyjmuje jakieś rzeczy z pokrowca, mówię, kurczę, coś jest nie tak, nie, ale... Fajny klimat, nie, podobało mi się bardzo. A co z najbliższymi koncertami? Czy macie już zaplanowaną trasę koncertową na wakacje, czy planujecie wrócić z koncertami na jesień? Nie, na pewno nie. Znaczy, na pewno będziemy grać na jesień i na pewno mamy na wakacje, jednak nie ma naszego tour managera. Mogę ci powiedzieć, że 2 kwietnia, zaraz w sobotę po festiwalu w Opolu, gramy w Konstantynowie Łódzkim. Mamy naprawdę masę zaplanowanych koncertów i wszystkiego... Podobno właśnie, Woodstock. Na wysoko filmy? To w sensie, co tak. To ma być za koncert? Zagramy muzykę na żywo do filmu Niemego, Gabinet doktora Caligari. Wszystkich zapraszamy. Kto wybiera się na Woodstock, znajdźcie nas i wpadnijcie na Gabinet doktora Caligari z naszą muzyką na żywo. The Washing Machine. Idealne podsumowanie całego wywiadu. Razem ze mną był zespół The Washing Machine, którego będziecie mogli zobaczyć w debiutach na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Dzięki wielkie.